Zamieszki we Francji. W centrum uwagi policja demonstracje we Francji. Paryż, policja zatrzymała 50 osób. W sobotę w wielu miastach Francji trwają demonstracje przeciw ustawie o globalnym bezpieczeństwie i przeciw przemocy policyjnej. W Paryżu na bulwarze Sewastopol doszło do starci demonstrantów z policją, która zatrzymała 50 osób, poinformował szef MSW Gerald Darmanin. Władze nie zezwoliły na organizację demonstracji w stolicy, argumentując, że warunki bezpieczeństwa nie zostały spełnione. Mimo to w Paryżu odbywa się kilka manifestacji. Media podają, że wśród demonstrantów znajduje się duża, agresywna, zorganizowana grupa zamaskowanych osób, tak zwany czarny blok. Manifestacje trwają również w Lyonie, Strasburgu, Bordeaux, Lille, Dijon, Caen, Tours oraz Nancy. Ustawa o globalnym bezpieczeństwie przewiduje karę 1 roku więzienia i grzywnę w wysokości 45 000 euro za rozpowszechnianie wizerunku twarzy lub jakikolwiek innego elementu pozwalającego na identyfikację funkcjonariuszy policji podczas dokonywanych przez nich interwencji.